Cześć kochani, z tej strony Marta i Marek. My jesteśmy małżeństwem z 6-letnim stażem i mamy małą córeczkę Hanię, która ma ponad rok. I w ramach dzisiejszego tematu kawiarenki chcielibyśmy się podzielić z Wami naszym doświadczeniem modlitwy małżeńskiej. Chcielibyśmy też dodać, że no, nie jesteśmy doskonali w tym, mimo że mamy jakiś tam staż małżeński, różne próby modlitw już są za nami, ale nie zawsze było tak, że ta modlitwa cały czas była z nami i każdego dnia mogliśmy razem w niej uczestniczyć. Ale jako ciekawostkę możemy Wam powiedzieć, że najmniejszy odsetek rozwodów notuje się wśród małżeństw, które co niedzielę chodzą do kościoła i wspólnie się modlą. I myślę, że oboje możemy się podpisać dwoma rękami i nogami pod tym, bo ta modlitwa małżeńska rzeczywiście jest jak takie lekarstwo, jak terapia. Nie tylko w tych trudnych momentach, ale czasami nawet kiedy właśnie jeden ze współmałżonków właśnie czuje się gorzej lub nawet są te momenty radości, ta modlitwa małżeńska naprawdę jest czymś wyjątkowym. Dzisiaj opowiemy o kilku takich modelach, o kilku takich rodzajach modlitw, przez które przeszliśmy i które gdzieś zapadły w naszych sercach, ale z jakichś powodów nie było to, co chcieliśmy i dążyliśmy do tego, żeby ta modlitwa się troszkę zmieniała, żeby była inna. A może raczej w danym momencie naszego życia potrzebujemy innej modlitwy. Czasami nie umiemy się modlić spontanicznie, czasami ciężko jest się od razu odkryć przed współmałżonkiem. Dlatego myślę też, że właśnie ta forma tej modlitwy cały czas u nas ewoluuje i się zmienia w zależności od sytuacji. U nas w momencie, jak się pobraliśmy, to zaczęliśmy dojeżdżać jednym autem do pracy i stwierdziliśmy, że ta modlitwa małżeńska będzie się po prostu odbywała w samochodzie z rana. Jechaliśmy ponad godzinę do pracy i mieliśmy po prostu czas na tą modlitwę. I to były takie nasze początki modlitwy takiej małżeńskiej. No teraz z tego punktu widzenia, gdzie jesteśmy, no inaczej byśmy patrzyli na to i troszkę te modlitwy też się nam pozmieniały po prostu. Ale co było dobre w tej modlitwie, to, że ona odbywała się z rana i poniekąd prosiliśmy w niej o błogosławieństwo Pana Boga na cały dzień. I nawet jeżeli się nie wydawała dość głęboką modlitwą, no bo odbywała się w trakcie jazdy, to mimo wszystko mieliśmy takie poczucie, że Pan Bóg nam towarzyszy cały dzień w tej modlitwie. Tak, ale pamiętam również, że to była chyba taka jedyna modlitwa, która była zawsze systematyczna. Zawsze jak jechaliśmy do pracy, to po prostu ta modlitwa była, więc przez cały tydzień nie odpuszczaliśmy jej sobie. Kolejną modlitwę, jakby zmieniając formę, stwierdziliśmy, że chyba pora, żebyśmy zaczęli właśnie trochę inaczej prowadzić tę modlitwę, żebyśmy mogli się bardziej na niej skoncentrować. I przenieśliśmy tę modlitwę na porę wieczorną do sypialni. I wyglądało to w ten sposób, że w większości to była modlitwa taka spontaniczna, gdzie wypowiadaliśmy słowa, kierując je do Boga. I zawsze ona wyglądała inaczej. Te słowa zawsze były inne. Ta modlitwa zawsze była inna, ale czegoś nam mimo wszystko brakowało chyba w niej. Znaczy przede wszystkim chyba brakowało nam konsekwencji. I dlatego chyba znów stwierdziliśmy, że zmieniamy tą formę i przeszliśmy do odmawiania dziesiątka różańca. Tak. Żeby właśnie nabrać tego nawyku tej modlitwy. Więc był taki moment, kiedy odmawialiśmy ten dziesiątek różańca. No ale znowu to potem było dla nas trochę za mało, ten dziesiątek różańca, więc troszkę to urozmaiciliśmy. Za mało, ale też taka monotonia trochę weszła w to, że to już był po prostu wieczór i ta modlitwa była, no mieliśmy takie poczucie chyba, że jesteśmy trochę nieobecni, a przynajmniej w końcówce tej modlitwy jesteśmy już nieobecni i chcieliśmy coś zmienić, żeby ona miała bardziej charakter tej modlitwy małżeńskiej, a nie takiej ogólnej modlitwy. Mam, będę mówić o tym, co w sercu mam.
witajcie kochani na kolejnej kawerence dialogowej. Na wstępie taki quiz. Skąd prowadzimy relacje? Właściwe odpowiedzi prosimy przesyłać na maila parafialnego. Nagroda przewidziana. Dzisiaj mamy powiedzieć kilka słów o modlitwie rodzinnej. Chcielibyśmy od razu zaznaczyć, że tak jak zawsze się przygotowujemy, tak dzisiaj postanowiliśmy trochę na żywioł wypowiadać się. I to, co będziemy mówili o modlitwie u nas w rodzinie, to nie jest wersja prawidłowa i taka, która, jak mówimy, jak ma być, tylko chcemy wam powiedzieć, jak u nas jest. Także powiemy i o fajnych rzeczach, i o trudnych rzeczach. Tak. Na początek, to ja? Na początek byśmy chcieli się cofnąć troszeczkę, czyli powiedzieć, jak u nas wyglądało Triduum. Wiadomo, to był jeszcze taki czas, kiedy w uroczystościach nie mógł nikt uczestniczyć. I u nas w domu to wyglądało w ten sposób, znaczy nie będziemy opowiadać całego, ale powiem, co dla mnie było szczególnie ważne. Mamy taki stół rodzinny w dużym pokoju i postanowiliśmy go przestawić w inne miejsce, akurat pod telewizor, no bo tam oglądaliśmy relacje. W końcu ten duży stół, którego się w zasadzie nie powinno ruszać, bo oznacza stół rodzinny, przy którym się rodzina spotyka, przestawiliśmy. Plus trochę było wystroju i ustawiliśmy krzesła. W zasadzie to już wystarczyło, żeby wszyscy w domu zauważyli, że coś jest zupełnie inaczej. Mi osobiście to bardzo pomogło, żeby te święta, jakby te święta nie odbywały się u nas w pokoju, tylko można powiedzieć, że te święta się odbywały w jakimś nowym miejscu, dlatego że przedstawiliśmy jeden z głównych elementów w naszym domu. Pomyśleliśmy też, znaczy w zasadzie tam korzystając z internetowych podpowiedzi, chcieliśmy przenieść chociaż w jakimś stopniu symbolikę Triduum do naszego domu. I jakby zaczynając od Wielkiego Czwartku, gdzie przed wieczerzą tą, którą oglądaliśmy w kościele, to najpierw zrobiliśmy u nas wspólną naszą wieczerzę. No i tam z elementem obmycia nóg przez głowę domu. Wszystkim członkom rodziny obmywał nogi Paweł. Dobrze, nie 14, tylko 7 było, wiecie. Chyba 6. 6. Sobie nie był. No i potem następnym elementem było właśnie, to wciągnęłam w to Agatę, żeśmy uplotły koronę cierniową i właśnie chłopaki po całym obrzędzie mszy świętej, która była sprawowana w kościele, u nas był też wystrój, że był stół, potem na tym stole był biały obrus, świece, wszystko było przystrojone jak na mszę. I potem było odarcie właśnie z szat, czyli odarcie właśnie stołu z obrusu. To jest taki element, który zawsze dla nas jest taki charakterystyczny i ważny z symboli właśnie w Wielki Czwartek i pozostawienie Pana Jezusa. I wtedy na ten pusty stół położyliśmy naszą koronę cierniową. I ten nasz rodzinny stół stał się też taką ciemnicą, takim elementem, gdzie mogliśmy się spotykać na modlitwę, dlatego że postawiliśmy tam świecę, która oznaczała Pana Jezusa i ta świeca nam towarzyszyła przez całe Triduum. Gasiliśmy ją tylko wtedy, jak szliśmy spać, jak wstawaliśmy, zapalaliśmy tą świecę i stół oraz ta świeca, bo to były takie dwa elementy, które nam towarzyszyły. A potem w tą Wielką Sobotę postanowiliśmy, żeby ta właśnie uroczystość od momentu chwała na wysokości była taka podniosła. To, żeśmy też przygotowali kwiaty jak w kościele i w momencie chwała na wysokości, żeśmy z Agatą wniosły też te kwiaty, żeśmy przystroili nasz domowy ołtarz białym obrusem na nowo. Także staraliśmy się te symbole przenieść, żeby one nam towarzyszyły w jakimś tam stopniu podczas całego Triduum. Jeszcze może takie, te Triduum miały wyjątkową oprawę, czyli poprzestawialiśmy pewne rzeczy, a te takie codzienne msze, kiedy to ograniczenie było do 5 osób,
wyglądały tak, że no, wszyscy się mieli ładnie ubrać w niedzielę na mszę. Ustawialiśmy też krzesła, tak żeby nie siedzieć na kanapach, żeby nie było takiego poczucia, że w zasadzie oglądamy jakiś film. No i u nas akurat zrobiliśmy tak, że liturgię słowa, czyli czytania i psalm, po prostu dzieliliśmy się między nas. Wyczyścieraliśmy wtedy tych czytających w kościele, tylko tam po kolei ktoś z nas czytał, tak żeby w jakiś sposób w tym uczestniczyć. I tu akurat fajnie, bo ten element czytania i śpiewania psalmów to w zasadzie u nas podchwyciły i można powiedzieć zainicjowały dzieci, nie? Bo tak naprawdę Maciek stwierdził, że on będzie wyznaczał do liturgii słowa wszystkich po kolei. No i tak się tym zajął i tak naprawdę to wyszło od nich, to była ich inicjatywa. Ja tylko raz śpiewałem psalm, więc chyba ani dobrze nie śpiewam, ani dobrze nie czytam, bo nic innego nie miałem. Więc mieliśmy też, dostaliśmy od naszej pary animatorskiej taką krótką modlitwę małżonków, ale ogólnie w internecie myślę, że możecie znaleźć wiele takich modlitw. Zaczęliśmy się na początek modlić tą modlitwą, co było dla nas bardzo dobrym wprowadzeniem, bo ta modlitwa trochę pozwalała nam się wyciszyć, skupić na sobie, zrozumieć też, że stajemy w obecności Pana Boga, zrozumieć to, że mamy siebie nawzajem akceptować, mówić do siebie łagodnie, ze zrozumieniem. Naprawdę ta modlitwa bardzo króciutka, ale jednak pozwalała nam właśnie dobrze wejść w temat modlitwy. Potem dodaliśmy 10 różańca z rozważaniem. Tak, bo zrezygnowaliśmy z całego różańca i skupiliśmy się tylko na 10 różańca, który zawsze po prostu był ofiarowany gdzieś najbliższej osobie albo najbliższym naszym sprawom. Tak. I na koniec jeszcze było trochę modlitwy spontanicznej. Ale znów ta forma dość była długa, no bo różaniec, bo modlitwa spontaniczna, ogólnie to dość trwało i znowu przez to, że to trochę trwało, można powiedzieć, że częściej nie robiliśmy, niż robiliśmy tą modlitwę małżeńską, właśnie ze względu na to zmęczenie w ciągu dnia, na to, że już jest późny wieczór, już nie mamy siły. Tak, ja pamiętam, że był jeszcze epizod tej modlitwy, że zeszliśmy, tak jak jest tą modlitwą, do salonu. I w momencie, kiedy już był wieczór, Hania poszła spać, my skończyliśmy tutaj nasze, powiedzmy, wieczorne porządki i wiedzieliśmy, że idziemy na górę, do sypialni, to wtedy odmówiliśmy tę modlitwę tutaj na dole w salonie, żeby po prostu jeszcze gdzieś taki ten świeży umysł zachować. Ale no, mimo wszystko tej konsekwencji nam po prostu brakowało. Potem była taka spora przerwa w sumie. Tak. I w sumie obecnie doszliśmy do obecnej formy modlitwy. Znów nie mówimy, że to jest najlepsza forma, ale troszkę właśnie zaczerpnęliśmy z ostatnich rekolekcji małżeńskich. Ta modlitwa się trochę opiera na rachunku sumienia i ogólnie składa się z trzech części. Tak, przede wszystkim zrezygnowaliśmy z całego różańca, z 10 różańca. Bardzo, bardzo tak jakby daliśmy nacisk na obecność na tej modlitwie i żeby ona faktycznie była taka małżeńska. I tak jak Marta powiedziała, ona się składa z takich trzech podstawowych części, w których na początku przepraszamy współmałżonka za jakieś sytuacje, za jakieś słowa, za jakieś no, za takie momenty, w których mogłem zasmucić Martę w danym dniu. Kolejną taką częścią to są właśnie dziękowania, czyli również dziękuję Marcie za to, co miłego mnie spotkało w ciągu dnia ze strony Marty. Czy w jakiś sposób powiedziała mi słowa do mnie, czy była zadowolona z mojej pracy. Ja cokolwiek, jakkolwiek, co mnie poruszyło i mogłem za to też podziękować. I trzecia część to jest zawierzenie naszej rodziny Bogu, Maryi, więc to jest taka nasza krótka modlitwa, można by powiedzieć spontaniczna, bo ona jest naszymi własnymi słowami, w której prosimy po prostu o zawierzenie naszych spraw, naszej rodziny, naszego zdrowia, wszystkich naszych bliskich. Co ja mogę dodać na temat tej modlitwy? Po pierwsze, ona zmieniła to, że jesteśmy bardzo w niej zaangażowani. Po drugie, daliśmy sobie limit rzeczy, a raczej minimum, które musimy powiedzieć. Czyli powiedzieliśmy sobie, że
minimum 3 podziękowania i minimum 3 przeprosiny względem małżonka z danego dnia. Wydaje się to może niewiele, można powiedzieć więcej, ale na początku mieliśmy trochę z tym problemów. I to, co jeszcze mogę od siebie dodać, że ta modlitwa jest niesamowicie oczyszczająca, bo jednak w tej modlitwie mamy takie poczucie, że jesteśmy doceniani. Z drugiej strony też, jeżeli czujemy, że nie byliśmy do końca okej względem małżonka, to właśnie jest ta możliwość oczyszczenia i przeproszenia. I też właśnie jest to niesamowite, kiedy widzimy, że w tej modlitwie siebie nawzajem właśnie dostrzegamy. No bo jednak to Pan Bóg dał nam naszego współmałżonka i nas połączył wspólnie, żebyśmy siebie nawzajem prowadzili do świętości. Więc super, że teraz możemy wspólnie klękać przed Panem Bogiem i też właśnie odkrywać te nasze i mocne, i słabe strony i właśnie siebie wspierać w tym nawzajem. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, dzień, wieczór, noci, bądź mi zawsze do pomocy. Szczęść duszy ciała mego i zapowiedź mnie do żywota wiecznego. Amen. Taki drugi punkt odnośnie modlitwy rodzinnej, to chciałbym powiedzieć, jak to wygląda u nas niezależnie od koronawirusa. No mamy taką modlitwę wieczorną. U nas się przyjęło, że to jest moment, kiedy kładziemy maluchy. Mamy piątkę dzieci, dwójka jest mała, trójka jest, nazwijmy to, nastolatki, ponieważ kładziemy tych mniejszych około 19, więc po prostu o 19 się spotykamy na tą modlitwę całą rodziną. W czasie, gdy była jeszcze szkoła, czyli nie było tych wszystkich obostrzeń, to zaczynało nam się trochę to rozjeżdżać, bo się okazało, że godzina, w której kładziemy maluchy, że czasem o tej godzinie jeszcze nie ma któryś starszych dzieci w domu, więc mieliśmy taki dylemat z Justyną, że czas chyba by zacząć robić dwie modlitwy wieczorne. Jedna to jest taka, która są z małymi dziećmi i tymi, którzy akurat są, a druga potem ze starszymi. Także koronawirus nam tu pomógł. Teraz mamy dwie modlitwy. Ja bym chciał powiedzieć o tej ze wszystkimi, wieczornej. Tak sobie myślałem, że gdyby były czasy świętej inkwizycji i gdyby ta święta inkwizycja przez okno, powiedzmy przez okno, nas podglądała, co my tam robimy w czasie tej modlitwy, No to nie wiem, co by było. Chodzi o to, że ta modlitwa jest bardzo spontaniczna. Pozwalamy małym dzieciom się wypowiadać. To nie jest tak, że tam jest jakiś taki sajgon, w sensie, że chcemy, żeby ona była rozwalona. Oczywiście staramy się, żeby to było w postawie klęczącej i tak dalej, ale pozwalamy tam dość dużo. Tak widzę, że im więcej dzieci mamy, tym na tej modlitwie więcej pozwalamy. Natomiast efekt jest taki, że przynajmniej obecnie nie mamy żadnego trudu ze zwołaniem rodziny. Naprawdę nie ma kogoś, kto by nie chciał na tą modlitwę przyjść. Ona jest najczęściej dość krótka, ma jakieś oczywiście stałe formułki. Dużo jest tam też dziękowania, czyli od tego gdzieś wyszliśmy, że po prostu staramy się dziękować za pewne rzeczy. No mistrzami świata są w tym małe dzieci. My tam wymyślamy, wiecie, za jakieś cuda nie widzę, za co byśmy chcieli podziękować i żeby to ładnie stylistycznie w ogóle powiedzieć. A oni po prostu jadą za to, że była babcia, za to, że wyszłam na dwór. I ta modlitwa tych najmniejszych, muszę powiedzieć, że mnie chyba najbardziej dotyka, bo jak patrzę, jak oni się modlą, za co oni dziękują, no to mnie to przemienia. Więc to jest jakaś taka dla nas wielka radość. Generalnie jest tak, że staramy się, żeby każdy coś powiedział, chociaż nie naciskamy na to, ale zaskakuje nas ta nasza najmłodsza, czyli ile ona ma? No prawie 3 lata. Prawie 3 lata. Jak widzi, że każdy za coś dziękuje i my powiedzmy już chcemy kończyć modlitwę, to ona zawsze krzyczy, że ona też chce dziękować. No i oczywiście dziękuję, po prostu dziękuję za pewne rzeczy, które się jej przydarzyły w ciągu dnia. Takie najzwyczajniejsze. Więc gdzieś bardzo lubię tą modlitwę rzeczywiście i co ciekawe, dużo mniejsze mamy, znaczy tu nie mamy trudności, jeżeli gdzieś mamy trudności, to z inną modlitwą, a tu nie ma trudności, żeby się cała rodzina zeszła, więc stwierdzam, potem myślę, że jak Pan Bóg słucha tych modlitw, no to kurczę, no nie jest w stanie chyba wytrzymać, żeby nie być, żeby cały czas być poważnym, bo to jest naprawdę taka żywiołowa. Ta modlitwa została tak trochę ubogacona w tym czasie koronawirusowym.
to dzięki w zasadzie mocnym w duchu tej wspólnocie z Łodzi, którzy prowadzą takie spotkania dla dzieci na YouTubie o godzinie 11 codziennie, tam oprócz weekendów. I tam oni organizują różne zajęcia dla dzieci w połączeniu właśnie z Pismem Świętym, z Ewangelią. No i jedno z tych elementów, które nasze dzieci tam miały robić, to było taka puszka czy pudełko wdzięczności. Ozdabiali te pudełka, a potem to pudełko miało stać w jakimś takim szczególnym miejscu, gdzie będziemy wrzucali karteczki wdzięczności. No i muszę przyznać, że to u nas jakoś tak przyjęło się. Zatrybiło, że te dzieci zaczęły generalnie w ogóle czekać na to, czy coś tam ktoś wrzucił do tego pudełka. I tak naprawdę tutaj też ich w zasadzie chodziło o to, żeby zawsze było dla kogoś ta kartka wdzięczności. No jest tylko czekały, czy będzie coś dla nich konkretnie. No i można powiedzieć, że początek był taki, że tam codziennie te karteczki próbowaliśmy gdzieś tam wrzucać i wypełniać. No teraz już jest taki czas, że to gdzieś się rozjechało, ale jakby ideą tego było to, żebyśmy w tym czasie trudnym takim pamiętali też o tym, żeby być wdzięcznym Panu Bogu za to, co mamy, za tą codzienność, za to, że nie wiem, możemy wyjść tutaj na ogródek, że możemy, nie wiem, mamy co jeść, albo że cokolwiek dla siebie robimy. I wdzięczność za to, za tą codzienność też była ważna, jest ważna w tej naszej wieczornej modlitwie z maluchami. Jakbym miał coś mądrego powiedzieć, to bym powiedział, że kluczem tej modlitwy są dwie rzeczy. Jedno to jest wierność. Ta modlitwa po prostu ma się odbyć. Natomiast drugą rzeczą jest taką, że ponieważ w ciągu powiedzmy tygodnia mamy różne rodzaje modlitwy z rodziną, widać, że są pewne rzeczy, które danej osobie pasują. Na przykład w tej modlitwie, o której Justyna przed chwilą mówiła, w tej takiej pisaniu karteczek, najbardziej wierna jest Justyna. I widać, że jej to leży. Albo przynajmniej, że jest to jakiś sposób, w którym wyraża swoją modlitwę w Pana Boga. I też tak widzimy, że no na pewno nie będzie tak, że przy naszej rodzinie każdy będzie uwielbiał różaniec, albo każdy będzie uwielbiał modlitwę spontaniczną, albo śpiew. Ale są pewne rzeczy, które widać, że ewidentnie danej osobie pasują. Czasem tak robimy, że prosimy, żeby tą modlitwę ktoś prowadził. Ja zawsze mówię, no dzisiaj modlitwę prowadzi na przykład Tomek. No i wtedy patrzymy, jak on się modli. Co on lubi, nie? Co to jest, co takiego, co chce. Paweł tutaj płynnie przeszedł do drugiej części naszej modlitwy dziecięcej, czyli do tego różańca. Dlatego, że tutaj zgodnie z zaleceniami, żeby się modlić o 20:30 różańcem, z zaleceniami biskupów, no my też się łączymy rodzinnie w tej modlitwie różańcowej. To jest jakby można powiedzieć druga część modlitwy rodzinnej. Łączymy się przez telewizję z naszą parafią. No i tak naprawdę muszę przyznać, że tu właśnie też zauważamy, komu bardziej to leży, komu mniej to leży. Początek chyba tego czasu był taki, że wszyscy na kolana, no bo wiadomo, modlimy się o ustanie i można powiedzieć, i człowiek miał większy zapał. Im bardziej, że tak powiem, czas upływa, no to niestety ten zapał też słabnie. Ale zauważyliśmy coś takiego, że wiernie z nami jakby odmawiamy całość. Wiernie z nami tutaj odmawia Agata, a jakoś chłopaki, no pewnie z racji tego, że to jest za długo i już im i się nudzi i to można powiedzieć, mniej im to leży. Ale jakby w tym momencie postanowiliśmy, że nie chcemy ich zmuszać do tego, żeby przychodzili. Znaczy w pewnym sensie trochę. Mówimy im, żeby przyszli chociaż na jedną dziesiątkę. Trochę i dociskamy kolanem. No. Także generalnie zwołujemy ich i mówimy, że mają być chociaż na jedną dziesiątkę. Na przykład takie, kto nie przyjdzie, ten składa zmywarkę. Nie no, żartuję, tak nie jest. Ale... no ale jakby ta modlitwa się odbywa, jest zwoływana przez nas, a jak długo wytrzymają, no to powiedzmy jest ich decyzja. Ale widzimy też, że trochę czasem walczą ze sobą, bo generalnie my mówimy, chociaż przyjść na jedną dziesiątkę, no oni często są na dwóch, więc można powiedzieć, że gdzieś tam też ze sobą walczą. I to też jest taka forma, która widać,
że może jakoś Pan Bóg przez ten czas uczy nas tego, to co Paweł wspomniał, tej drugiej części modlitwy rodzinnej ze starszakami, gdzie właśnie będzie to nasze drugie zwoływanie się. Może najpierw kocham Cię, Panie Jezu, żebym jaka staje miejsca na imię Ojca i Syna, tutaj, i Syna, i Ducha, tutaj, Świętego. Obór. Amen. Dobrze. Kocham Cię, Pani. Jezu. Musisz nam... Kocham Cię, Pani. Jezu, 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 kocham Cię. Jezu, bardzo Cię kocham, Panie Jezu. Tak już podsumowując, tylko chcieliśmy właśnie wspomnieć o tym, że o tych takich trzech zagrożeniach, przynajmniej jak, trzech zagrożeniach. Jakie my widzimy z naszego doświadczenia, tak, w stosunku do modlitwy małżeńskiej. Po pierwsze to, żeby właśnie szukać tej formy, która jest dla nas najłatwiejsza, bo jeżeli będzie zbyt trudna, to jednak będziemy mieć albo zbyt długie przerwy, albo właśnie będziemy tracić tą wzajemną obecność na tej modlitwie. Kolejna to jest to, że często jest taka pokusa kłótni tuż przed modlitwą. Czyli właśnie, że coś się wydarzyło, mamy zaraz klękać i ja jestem przykład zła i mówię nie, tutaj tupnę nogą, ja no jak ja mam teraz nim uklęknąć i się modlić, ale właśnie Wam powiem, że o wiele łatwiej jest się przeprosić i pogodzić, dlatego korzystajcie. No i kolejnym takim zagrożeniem, a może nawet nie zagrożeniem, tylko trudnością, jest czasami właśnie to odkrycie się przed małżonkiem, kiedy po prostu no jednak gdzieś dzielimy się naprawdę takimi rzeczami intymnymi, z którymi byśmy się z nikim innym nie podzielili. I jeszcze jest pewna modlitwa, o której niestety my póki co na razie nie praktykujemy zbyt intensywnie, a która się wydaje chyba najważniejsza. To jest właśnie wspólne czytanie Biblii małżonków, no bo jednak to Pan Bóg mówi przez słowo i w ten sposób chyba najprościej i najłatwiej rozeznać też właśnie plan, zamysł Boży dla naszego małżeństwa. Więc to chyba najbardziej promujemy tą modlitwę, której jeszcze my nie stosujemy, ale myślimy, że naprawdę jest bardzo skuteczną. I na sam koniec chyba tylko możemy powiedzieć, że jeszcze nie było takiego dnia, żebyśmy żałowali modlitwy małżeńskiej. Zawsze widzimy po prostu, że nasza relacja do siebie nawzajem jest no, taka umocniona, prawdziwa, bliska. Naprawdę widzimy owoce tej modlitwy, dlatego cały czas, nawet kiedy mamy te przerwy, mimo wszystko wracamy do niej, bo widzimy, że ona naprawdę działa. Tak, ale też chcę dodać, że jakby nie było, to jest pewien trud. To nie jest nic łatwego, żeby trwać w modlitwie małżeńskiej. I to, że my mamy potyczki, że mieliśmy potyczki, to uważam, że to było coś takiego naturalnego, co musiało mieć miejsce, żebyśmy mogli też zrozumieć, że chyba ta forma modlitwy jednak nie jest dla nas, może albo nie jest na ten czas, że powinniśmy sobie sprawić jakąś modlitwę, która będzie łatwiejsza dla nas, a spowoduje, że będzie systematyczna, że będziemy trwali w niej. Więc można by powiedzieć, że gdzieś tam eksperymentujemy, ale też poznajemy siebie nawzajem za każdym razem. No i tak jak mówiłem, każdego dnia ta modlitwa jednak jest pewnym trudem, ale jest też ogromną radością i takim umocnieniem naszego małżeństwa. A w obecnej formie to w ogóle, kto nie lubi, jak mu się dziękuje za coś albo się go przeprasza. Także... Kochani, kończymy. Dziękujemy, że nas wysłuchaliście. Mamy nadzieję, że może kogoś zainspirowaliśmy. Dziękujemy za to, że mogliśmy się podzielić, że mieliśmy taką szansę. No i wszystkiego dobrego życzymy. Pozdrawiamy. Trzymajcie się zdrowo. Czasem to jest tak, jak widzimy, że nikt nie ma siły, że wszyscy po prostu leżą, no to stwierdzamy, że dobra, to już bez łączenia się z parafią odmówmy chociaż dziesiątkę.
to też chcemy, żeby dzieci widziały, że to nie chodzi o to, żeby odmówić 50 razy zdrowaś Mario i tam coś ileś razy, tylko żeby ostatecznie doszło do spotkania między nami a Panem Bogiem, a my żebyśmy okazali wierność. Mi się wydaje, że tak to człowiek może zrobić, to może oddać Panu Bogu swoje wszystkie słabości i nędzy, to, że ta modlitwa nie wygląda jak należy, że jest zmęczony, że tam myśli mu uciekają. No i może oddać to, że jest wierny, że pomimo wszystko zasiada. Jeżeli nie jest w stanie 50, no to 1/10. Jeżeli nie jest w stanie nic, no to chociaż 1 ozdrowaś Mario. Taką też jeszcze punktem, ponieważ wiadomo, trochę te obostrzenia są poluzowane, więc też mi się wydaje, że nasze dzieci patrzą na nas, czy jednak staramy się pójść w niedzielę do komunii. Czy jednak może staramy się w tygodniu pójść na mszę. Czy tak jak Justynka teraz, powiedzmy, jeździ na adorację. Czyli oni tak naprawdę patrzą, czy my ich gonimy, nie wiem, do różańca i to jest wszystko. Czy gdzieś ta modlitwa jest obecna. Nam często jest bardzo trudno, bo ten czas u nas w rodzinie jest taki, żebym powiedział, że to jest trochę bardziej, jak to się mówi, intensywny, bo w pracy nam się nic nie zmieniło, a dzieci przestały chodzić do szkoły, więc wiadomo jak jest, nie? No i ta wierność, to, że jednak zmęczeni klękamy przed tym Panem Bogiem, myślę, że jakoś tam dzieciom też pokazuje, że chodzi o spotkanie. Że chodzi o spotkanie. I ostatnim elementem jest, co przed nami. Przed nami to tak naprawdę wiadomo, że są obluzowywane obostrzenia, więc tak naprawdę chyba wracanie do tej niedzielnej mszy, przebywania na tej mszy, a nie już łączenia się zdalnie. No i tutaj niestety wiadomo, że jakby dla nas wiąże się to z jakimś trudem, tak? To znaczy musimy podzielić tą mszę na części w naszej rodzinie, dlatego że z kimś jednak chcemy zostawiać te maluchy, bo po pierwsze no myślę, że dla nich to jest no przede wszystkim nie chcielibyśmy nimi zajmować miejsca w kościele. I wiadomo, że dla nich to jest trochę mniej rozumny taki czas przeżywania tego. A druga rzecz jakby jest taka, że przed nami też pojawiają się nabożeństwa majowe. No i właśnie tutaj... Tradycyjnie w naszej parafii przy kapliczkach. Więc... Chcielibyśmy jakby tą tradycję podtrzymać. Czyli pewnie tą modlitwę taką różańcową o 20:30 po prostu zamienimy na majowe przed kapliczką. Jeśli jakiś sąsiad przyjdzie z leśnej na przykład, no nie wiem, na przykład, nie wiem, jeden, no to po prostu do nas dołączy. Akurat podwórko daje tą możliwość, że można zachowywać odległości odpowiednie i zalecane. No i tak naprawdę chcemy po prostu wiernie z rodziną w tym trwać i jakby nie zmieniać. To chyba też jest trochę tak, że pewne rzeczy trzeba zmieniać, a pewne rzeczy trzeba dalej kultywować, mimo tego, że właśnie przyszedł ten czas, jaki przyszedł. Miałem tego nie mówić, ale jednak jedną rzecz muszę powiedzieć przy okazji tej modlitwy. To oczywiście dotyczy naszej rodziny, czyli w takim układzie, że jest trójka starszych dzieci i dwójka młodszych. Tak jednym zdaniem, to uważam, że nie udałoby nam się zagonić dzieci do modlitwy albo zachęcić ich do tego, żeby stało się dla nich to coś ważnego, jeśli byśmy z nimi się też nie wygłupiali, nie bawili i nie spędzali czasu. To jest modlitwa to jest jeden ze sposobów spędzania czasu. Jeżeli by byłoby tylko to i odrabianie lekcji, to przypuszczam, żeby po prostu do kościoła już jak minie koronawirus nie wrócili. Więc jakby równie ważne jest, tak mi się wydaje, spędzanie tego czasu, nie wiem, w naszym przypadku to jest tam, po prostu jest to, co lubi rodzina. Ja nawet nie chcę teraz wyliczać, bo to nie chodzi o to, każda rodzina szuka gdzieś takich sposobów, jak spędzają go w ten sposób, no to wszyscy się dobrze bawią. I myślę, że to jest równie ważne, właśnie mówiąc też o modlitwie, czy w ogóle o podejściu do Pana Boga, że to jest sposób spędzania czasu. No i to nie może być jedyny sposób na to, że się spotkamy tylko na modlitwie, nie? W miarę jasno? Tak. Życzymy owocnych dialogów. Co jeszcze? Coś tu jest napisane? Nie wiem. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia.
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, cześć i czołem. Pewnie spytacie się, skąd ja się to wziąłem. Właśnie wróciłem z najnowszego szkolenia z Japonii. Dla niektórych to jest niemożliwe, dla mnie to jest możliwe, ponieważ zobaczcie, tydzień kwarantanny w Japonii. Niektórzy potrzebują 2 tygodni, aby wystarczy, że miałem tydzień. Tydzień kwarantanny w Polsce pomiędzy szkoleniem. Szkolenie dotyczyło, bo ja do tej pory nie znałem takich technologii jak komputer. Tutaj zobaczcie, co to jest. Nawet nie pamiętam, co to jest, ale chyba monitor. Monitor. I czego dotyczyło też szkolenie? Szkolenie dotyczyło tego, jak wykorzystać te tutaj instrumenta do tego, żeby znaleźć różne sposoby na to, aby się modlić. I tutaj, słuchajcie, co się okazało, że ja odkryłem tutaj różne sposoby modlitwy. Zobaczcie, codziennie można na ruchu Światło-Życie Diecezji Gdańskiej wieczorem na przykład spotkać się na przykład z Marcinem Zielińskim w takim bloku live w ruchu. Zobaczcie, ja poprzez to szkolenie odkryłem, że jest coś takiego jak w komórce brewiarz, proszę Państwa, w którym codziennie można się modlić, nie trzeba mieć książeczki, wystarczy komórka. Ja codziennie, nie chwaląc się, ale to jest piękna sprawa, codziennie rano modlę się z moją żoną jutrznią, do czego zachęcam. Bardzo fajna modlitwa poranna. Co więcej, odkryłem, że jest taka aplikacja, możecie bardzo fajnie korzystać z niej, modlitwa w drodze. To nie tylko trzeba czytać, ale można też odsłuchać. Jeżeli ktoś woli uchem się modlić, nie trzeba czytać, bo ja już też mam wzrok słaby, chociaż bardzo nie lubię. O, coś się tutaj włączyło. Widzicie, takie szkolenie było, że nie wiem, co się stało. Ale tutaj coś zaraz wyłączyło. Słuchajcie, jest wiele form modlitwy, których możecie korzystać poprzez internet. Nie chcę tutaj wymieniać wszystkich, bo one będą wypisane potem w materiałach, które dostaniecie, ale nie mogę nie wspomnieć o naszej stronie parafialnej. Zobaczcie, poprzez tą stronę parafialną mamy o 15 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Mamy o 23 różaniec. Możemy się modlić sami, możemy się modlić z małżonkami, możemy się modlić również z naszymi całymi rodzinami, do czego zachęcam. Także to chyba wszystko, co miałem do powiedzenia. Cieszę się, że już teraz potrafię korzystać z laptopa, potrafię korzystać z komputera, potrafię korzystać z komórki, nie tylko do dzwonienia, ale do różnych innych rzeczy, na przykład apki. Takie sam ściągam i jestem normalnie zajarany tym, już mam 112 nowych aplikacji i chyba będę musiał zmienić telefon na nowszy, ponieważ mi się już przestają mieścić. To chyba wszystko, bo już teraz zaczynam gadać bez sensu. Myślę, że najbliższe spotkanie nasze się odbędzie lub nie. To wszystko zależy, czy wrócę z następnego szkolenia w Japonii, bo wiecie, koronawirus. Do zobaczenia. Z Bogiem.